Nie wiem jak to jest, że go tylu nienawidzi, że aż tyle osób z jego wzrostu sobie szydzi. Życzą mu jak najgorzej, każdy błąd mu wytykają, a najgorsze jest kiedy oni się zapominają, wróżą straszne kontuzje, chcą by siły opadł cały, modlą się też do Boga, by odebrał mu te dary. Nawet u mnie pod filmami, kiedy wchodzę w komentarze, to za głowę się łapię. Lepiej tego nie wyrażę, bo rozumiem jedno, że za bardzo nie jesteście. Ja też im nie kibicuję, lecz nie cieszę się nieszczęścia świetnego piłkarza. Chyba nikt tu nie zaprzeczy, który oddał się klubowi. Teraz przejdziemy do rzeczy, bo on nie miał łatwo, z chorobą musiał się zmagać od samego początku. Ktoś mu musiał w tym pomagać, bo tu znalazł się w barce, był jak diament w szlifierni. Pomogli mu z chorobą i nie byli bezczelni, więc on im się odpłacił i zaczął grać jak marzenie. Po kilku takich meczach pojawiło się zdziwienie pomieszane z dumą i również z zadowoleniem, bo posiadać takich graczy to było dla nich marzenie, które się spełniało z roku na rok coraz bardziej, aż któregoś razu on w czołówce zasiadł twardziej. Messi grał dalej swoje, zwolenników zdobył wiele wskutek takich wydarzeń. W końcu znalazł się na czele, gdzie mu siedzi się wygodnie i schodzić też nie planuje, a top 3 co roku na szacunek zasługuje, więc zastanów się chwilę, nie będziesz go znów hejtować. Możesz go nie lubić, lecz wypada go szanować, bo osiągnął sporo ciężką pracą i ambicją. Zmagał się z chorobą, która mogła być malicją. Dodam jeszcze jedno i posłużę się przykładem, którym będę ja. Postaram się nie pić jadem, nie jestem Messiego fanem, za bardzo też nie przepadam, lecz szacunek to podstawa, zaprawdę wam to powiadam. Możesz kogoś nie lubić, to normalna ludzka sprawa, ale nie życz mu źle, bo to nie śmieszna zabawa. Blue jeans, L ones and a white tee. 06 hanging out the window like yee. Hyphy on one, off a bottle might be my tree. Smoking Agent Orange, high C, back with me.